włączony? Tak. Dziękuję bardzo. Ja chciałam pociągnąć temat, odpowiadając, który wywołał prezes Wiśniewski. Bo tak naprawdę, jeśli my chcemy zmieniać rzeczywistość, a ta rzeczywistość już i bez nas zmienia, zwłaszcza energetyczna, ta transformacja się dzieje. Pytanie, czy my będziemy w niej świadomie i twórczo uczestniczyć, czy nie. To ta refleksja jest nam naprawdę potrzebna. Potrzebna jest konsekwencja i potrzebne są działania systemowe. Ja już nie chcę się pastwić nad kwestiami regulacji, bo mamy w ciągu ostatnich iluś tam lat takie wahania od ściany do ściany. Bo jak może planować biznes albo obywatele, jeśli 2015, najpierw mieliśmy z końcem, wcześniej w 2015 uchwalona taryfy gwarantowane promujące fotowoltaikę, zanim weszły w życie, zostały wprowadzone opusty i, to w ogóle dziwne słowo, i deklarowane klastry energetyczne i spółdzielnie, która to deklaracja została zapisana w ustawie i żadne inne regulacje za tym nie poszły i nadal ich nie ma. Potem mieliśmy, jeśli chodzi o OZE, likwidację zaraz później 10H i de facto zamrożenie energetyki wiatrowej. Pan minister wczoraj obiecał, że do połowy roku będzie zniesienie tego ograniczenia, więc będziemy czekać. Tak, wczoraj wszyscy zarejestrowali i wszyscy trzymają za słowo. Że pan minister powiedział, że taki jest cel. Tak, w tej chwili mamy zamianę opustów na net metering w nowym wydaniu. Więc. Ale mówimy o inicjatywach rządowych i większość przegłosowanych przez większość. Mówię to tylko dlatego, że tego typu legislacja, zwłaszcza, że ona nie jest spójna z sobą, nie tworzy żadnego systemu i naprawdę nie tworzy rozwoju. To, że u nas prosumeryzm się rozwija, to zawdzięczamy to po pierwsze aktywności biznesu, po drugie aktywności Polaków, po trzecie rosnącym cenom energii. Nie, no rozwija się dlatego, że po prostu to się opłaca. No umówmy się, że opłacało do niedawno dużo bardziej nawet niż się opłaca dzisiaj. Ale nie, ja teraz będę przepraszał pana ministra. Mówię, bo ja chciałam powiedzieć o regulacjach, które są niezbędne i przed którymi stoimy. My musimy pójść rzeczywiście w kierunku decentralizacji systemu energetycznego. No właśnie, pani poseł, tak. To ja teraz będę przepraszał pana ministra, bo pan minister zarzucał mi, że ja mam pytania z tezą. I rzeczywiście, ja się tutaj będę bił w pierś, że na początku, pytając o kolejny milion, założyłem, że my takiego kolejnego miliona potrzebujemy. A może trzeba sobie powiedzieć, że w Polsce nie potrzeba tak dużo prosumentów. Może trzeba sobie powiedzieć, że jednak no, to koszty są za duże. Może trzeba wybrać takich prosumentów czy e-prosumentów, takich jak proponuje pan Rahim Black. Może trzeba stwierdzić, że duże farmy fotowoltaiczne są lepsze niż to, co montujemy na dachu. To ja właśnie o tym chciałam powiedzieć. Krótka, później pana ministra chętnie będę. O takiej decentralizacji. My musimy pójść w tym kierunku, w kierunku energetyki rozproszonej, ale w systemie ogólnokrajowym, gdzie mamy dużą energetykę, zaopatrzenie także w energię elektryczną przemysłu i możliwość zorganizowanych operatorów, gdzie łączona jest energia cieplna z energią elektryczną, bo na przykład magazynowanie energii cieplnej jest technologicznie bardziej zaawansowane i tańsze i można to połączyć nawet ze stacjami ładowania samochodów lokalnie, gdzie można bilansować wszystkie rodzaje energii elektrycznej, które niekoniecznie muszą być wytwarzane przez indywidualne osoby, ale także mogą to być podmioty większe, czy to klastry, czy to operatorów takich, jak pan prezes mówił, które będą zarządzane na poziomie lokalnym i kompatybilne do systemu ogólnego krajowego. Czyli tak, a możemy to zrobić, bo jesteśmy w środku gwałtownej rewolucji cyfrowej, gdzie tymi procesami zarządczymi mamy narzędzia do tego.